Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie wojewodo, już spływają pieniądze z Polskiego Ładu, to jest ten rządowy fundusz, no i przekazywane są dotacje w województwie łódzkim. Kto je otrzymał? Otrzymało prawie wszystkie samorządy województwa łódzkiego i są to dotacje na strategiczne zadania związane z czynnościami, które samorządy wykonują najbliżej mieszkańców. Każdy wójt, każdy prezydent mógł zawnioskować o swoje potrzeby, o drogę, o ścieżkę rowerową, o remont szkoły, o boisko, o kanalizację. Te pieniądze zostały przez premiera Morawieckiego ogłoszone i przekazane. I teraz czekamy i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy te inwestycje zostaną w dużej mierze zrealizowane w województwie łódzkim, aby podnosić jakość życia mieszkańców, bo w niektórych miejscach, w niektórych gminach to są inwestycje kluczowe, na które mieszkańcy czekali po kilkadziesiąt lat. Bełchatów chyba otrzymał, poszczególne gminy też? Zgadza się. Bełchatów otrzymał na dofinansowanie to dość dużej wysokości, na poprawę sieci drogowej, na remonty dróg w mieście. Otrzymał Piotrków Trybunalski, otrzymał Skierniewice, otrzymała Łódź, Kutno, bardzo wiele z tych samorządów. Także żaden nie został pominięty i nie został zlekceważony. Żadne potrzeby nie zostały w tym programie pominięte i dlatego ten program inwestycji strategicznych jest tak wyjątkowy. Dlatego, że tutaj nie ma żadnych pozamerytorycznych kryteriów. Są to i po drugie są to rekordowe dofinansowania, bo nigdy w historii samorządu i w ogóle wolnej Polski nie było tak dużego wsparcia dla samorządów. Czy to znaczy, że będziemy jeździć teraz w Łodzi po lepszych drogach? No, jeżeli za te pieniądze, czyli prawie 100 milionów złotych zostało przekazane na wyremontowanie dwóch ulic, ulicy Szczecińskiej, która jest w tragicznej kondycji, jak wiemy, tam po prostu nie da się jeździć praktycznie, oraz na fragment ulicy Pomorskiej, niedaleko granic Łodzi, no to tak, to będziemy jeździć, ale to jeszcze bardzo ważne zadanie dla służb miejskich, aby te pieniądze skutecznie i szybko wydały, a żeby remont się zakończył w miarę terminowo, prawda? No i teraz mamy taką sprawę, bo wirusolodzy przestrzegają, że zima może być tragiczna, ponieważ kilkanaście milionów Polaków wciąż nie jest odpornych. I jak pan to widzi, bo na przykład, czy pracownik może być sprawdzony przez pracodawcę, czy jest zaszczepiony? No, w tym momencie jeszcze nie może być, ale trwają rozważania i prace i dyskusja w ogóle w parlamencie, czy należałoby takie rozwiązania wprowadzić. I gdzie należy je wprowadzić? No z pewnością w ochronie zdrowia byłoby to wskazane, dlatego że osoby niezaszczepione są źródłem zagrożenia epidemicznego dla pozostałych. To widzimy po szpitalach obecnie, gdzie w 95% hospitalizowani na COVID są to osoby niezaszczepione, a gdybyśmy mieli przyglądać się statystykom tych osób, które są na respiratorach, to jeszcze większy odsetek jest tych osób, prawie wszyscy. A jak to wygląda w ogóle z dziećmi, bo dzieci z kolei atakuje COVID-19, grypa, no i do szpitali trafiają dzieci, się okazuje, że tam już miejsc prawie nie ma. Tak, musimy sobie powiedzieć, że wielu lekarzy twierdzi, iż to te nasze lockdowny zeszłoroczne sprawiły, że faktycznie nie było zachorowań na grypę, był bardzo duży dystans społeczny, więc inne wirusy również nas nie dotykały albo nie dotykały w takim stopniu jak normalnie. I w tym roku jakby nam to odbijały się za to i oprócz tego, że wzrasta codziennie o 40-50 osób nowych hospitalizacji na COVID-19 w szpitalach województwa łódzkiego, to widzimy ewidentnie, że oddziały pediatryczne są obłożone bardzo. Dzieci chorują na różnego rodzaju choroby wirusowe, ale również oddziały internistyczne, te ogólne, też są pełne, dlatego że ludzie chorują nie tylko na grypę, ale również na innego rodzaju choroby wirusowe, które się pojawiły i które nie mają z COVID-em nic wspólnego. I tych zachorowań jest bardzo dużo. Faktycznie, więc no, musimy sobie poradzić z tą sytuacją. Mamy jeszcze ciągle wolne miejsca w szpitalach w województwie łódzkim, choć no, niewątpliwie liczba chorych na COVID plus inne choroby wirusowe bardzo drastycznie wzrasta w ostatnim czasie. No, chorych dzieci nie powinno na pewno puszczać się do przedszkola ani do szkoły. No tak, to jest takie nasze, myślę, że już oczywiste zasady, które każdy powinien znać, jeżeli dziecko
kaszle, pociąga nosem, to nie może być tak, że zawozi się je do przedszkola czy do szkoły i się tam zostawia, bo myśli, że dziecko sobie przechoruje i przez to cała klasa będzie zaraz zakażona. No tylko, że w tej sytuacji obecnej rozsądnym jest zostać w domu z dzieckiem. I to samo dotyczy osób, które pracują stacjonarnie. Jeżeli mają jechać do pracy i mieć gorączkę, no to jest absolutnie niewskazane, bo to sprzyja roznoszeniu się różnego rodzaju wirusów i zarazków po społeczeństwie. No, decyzja o zaszczepieniu to na pewno decyzja każdego z nas, ale lekarze wypowiadają się jednoznacznie. Te osoby, które umierają w szpitalu, to są osoby niezaszczepione. Zgadza się. I to są, no to jest po prostu fakty i z tymi faktami nie sposób dyskutować. Nie wiem naprawdę, jak przekonać tych, którzy się jeszcze do tej pory nie zaszczepili, aby to zrobili, biorąc pod uwagę wszystkie fakty, jakie są nam dostępne i wszystkie informacje, jakie są nam dostępne. Te osoby, które są zaszczepione, są to osoby po prostu bezpieczne i nie trafią do szpitala, a jeżeli jest 5% osób, które były zaszczepione, a trafiają do szpitala, to przechodzą chorobę łagodnie. Są na to wszystko badania naukowe na całym świecie, bardzo wielu naukowców i to są po prostu fakty medyczne, z którymi nikt nie powinien dyskutować i powinniśmy się naprawdę jeszcze w 20% doszczepić, żeby być bezpiecznymi, dlatego że bez tych szczepień epidemia nigdy się nie zakończy. I to mówią ze wirusolodzy i wystarczy panią profesor Piekarską posłuchać i analizy różnego rodzaju medyczne, w jaki sposób dotychczasowe epidemie w historii ludzkości przebiegały. Czyli te szczepienia będą jeszcze, no nie wiadomo, czy co roku nie będziemy musieli się szczepić. Ale za kilka tygodni, do końca roku, Polacy otrzymają lek na COVID-19. No tak, mamy w zasadzie zakończone badania przez firmę Pfizer, bo zapewne o tym leku pani redaktor mówi, które pokazały, że jest to zwykły lek doustny, czyli tabletka, która jest to lekiem antywirusowym i której przyjmowanie w czasie choroby powoduje, że o 98% zwiększa się prawdopodobieństwo niezachorowania ciężkiego i nietrafienia do szpitala. Czyli w 98% osób, które są zakażone COVID-19, przyjęcie tego leku antywirusowego powoduje, że na pewno nie będą hospitalizowane i nie będą przychodziły choroby w sposób dotkliwy. To jest bardzo dobra wiadomość i to też na pewno zmieni sposób naszego leczenia tej choroby, jak i w ogóle wygląd samej epidemii. No dobrze. I od dziś mamy nowe dowody osobiste z dwoma odciskami palców i podpisem. Dokumenty można składać od dzisiaj. Jak to ma wyglądać? Gdzie mamy składać dokumenty? W jaki sposób? Tak jak przy dotychczasowych dowodach osobistych zgłaszamy się do Urzędu Gminy. Oczywiście różnica jest taka, że będzie konieczne osobiste stawiennictwo, a nie tylko wypełnienie formularza online, dlatego że trzeba złożyć dwa odciski palców, które są wgrane do chipu, który jest w tym nowym dowodzie osobistym. Ta zmiana wynika z tego, że takie są przepisy europejskie i wszystkie dowody wszystkich państw Unii Europejskiej muszą posiadać te cechy biometryczne wgrane w dowód osobisty, stąd też my, podążając za tymi regulacjami, przyjęliśmy takie rozwiązanie. I dzisiaj faktycznie jest pierwszy dzień, w którym o ten nowy dowód osobisty można składać wniosek. Czyli w dowodzie osobistym oprócz zdjęcia twarzy będą dwa odciski palców, no i też będzie podpis posiadacza. Tak, zgadza się, będzie podpis posiadacza, a wewnątrz dowodu będzie znajdował się chip, na którym są zapisane dwa odciski palców. To jest podobnie jak w przypadku paszportów, które mają też cechy biometryczne wgrane w siebie, tak żeby można było na przejściu granicznym sprawdzić, na przykład, czy ta osoba, która się nim legitymuje, to jest ta sama osoba, która jest uprawniona do posiadania paszportu i tak samo będzie z dowodem osobistym, ale to jest zmiana techniczna i myślę, że nikt nie powinien zauważyć i odczuć większych różnic. Jak każdy wie, że jak przychodzi do Urzędu Wojewódzkiego wyrobić paszport, to dokonuje się czytania linii papilarnych na takim specjalnym czytniku i to trwa sekundę i tak samo będzie przy dowodach osobistych, tylko że w Urzędzie Gminy. A jak będą wyglądały dokumenty dla dzieci powyżej 12 roku życia? Również będą posiadane
posiadały te cechy, to dla dzieci powyżej 12 roku życia również ta zmiana je obejmuje. Tylko te dokumenty będą ważne, te dowody przez 10 lat, a młodsze dzieci będą miały ważność dokumentów 5 lat. No tak, tak, oczywiście. Panie wojewodo, bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Forum Radia Rock Parada.